U nas to jest popularna wersja taka dyskotekowa. Niemniej jednak gdzie indziej barmani tak pracują na co dzień. U nas nie ma tak, dlatego takiej możliwości, tylko dlatego, że nie ma profesjonalnych barów. Nie ma profesjonalnych ludzi, którzy by otwierali takie bary. W tak zwanym freestyle najbardziej liczy się, w jaki sposób barman przyrządzi drink. Chodzi o to, żeby było to jak najbardziej widowiskowe. Smak oczywiście też jest ważny, ale stoi w tym przypadku na drugim miejscu. Sędziowie odejmują punkty za każde upuszczenie szklanki lub butelki. Nie wolno również rozlać ani kropli żadnego ze składników. Na co dzień pracuję w jazzowym pubie w Australii. Tam głównie nauczyłem się miksować alkohole. Podczas pokazów takich jak ten ludzie lubią być zaskakiwani, dlatego ważne jest, aby umieć rozbawić swoim występem publiczność. W przerwie między występami barmanów wystąpił Kasa, który nie podejmował się przyrządzania drinków. Udało mu się natomiast zachęcić hostessy do wspólnego występu na scenie. Drugą turę prezentacji rozpoczął miłośnik amerykańskich westernów Siergiej Grybkow z Rosji. Jako ostatni prezentował się barman ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że na drugiej pozycji uplasował się Australijczyk Loi Kataga, który przez chwilę mógł poczuć się jak na koncercie unoszony przez widzów. Tytuł Mistrza Świata Barmanów w stylu wolnym otrzymał natomiast reprezentant Stanów Zjednoczonych. Ćwiczę około 2 godzin dziennie, 3 razy w tygodniu. Poza tym jestem barmanem i miksowanie drinków trenuję w pracy. Zajmuję się tym od 6 lat. Bardzo mi się to podoba, nie robię tego dla pieniędzy. Po prostu dobrze się bawię. Imprezę zakończył występ Kai. W Los Angeles rozdano Blockbuster Awards, nagrody, którymi fani honorują swoich ukochanych aktorów i piosenkarzy. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. John Travolta, Tom Hanks, Nicolas Cage, Will Smith, Mariah Carey i oczywiście uwielbiany przez kobiety na całym świecie Ricky Martin, który otworzył ceremonię. Rozgrzał publiczność swoim ostatnim hitem Living La Vida Loca. Za swojego ulubionego aktora fani uznali Toma Hanksa. Dziękuję wam wszystkim z całego serca. Nagrodę w tej samej kategorii dostała też Drew Barrymore. Uhonorowano również Johna Travolta.
To, co cenię w życiu najbardziej, to lojalność. Wiem, że moi fani byli mi wierni przez 24 lata, niezależnie od tego, w jakiej byłem sytuacji. Naprawdę to doceniam. Nagrody Blockbuster rozdano już po raz piąty. Wszyscy, którzy chcieliby to obejrzeć w całości, będą mieli taką możliwość. Już 16 czerwca telewizja Fox pokaże ceremonię.